przy tym 2-0 broniła już tylko sama linia obrony. Był bardzo wolny powrót środkowych pomocników, tak? Wszyscy już się nastawili, ci ofensywni gracze, że jest 2-0, okej, to strzelimy trzecią, czwartą bramkę i będzie spokojnie. A jednak okazało się, że sami sobie sprawili nerwową atmosferę pod koniec. Oprócz tego głupie uważam rzuty wolne, gdzieś faule, czy to właśnie Pawła w końcówce, które prowokują to, że jeszcze trener zespołu przeciwnego podniósł wzrost, tak, wprowadził zawodnika też dużego wzrostu, stały fragment, gdzieś mogło się skończyć 3-3 i byłby problem, ale uważam, że problemem największym było właśnie to, że po stracie piłki nie było powrotu całego zespołu, tylko wracała linia obrony plus defensywny, a reszta się przyglądała i gdzieś wolno odbudowywała to.